dobry. Witam ciebie serdecznie, Agnieszko, po raz kolejny. Dlaczego zdecydowałaś się wybrać na pokaz Łukasza Jemioła? Bo mnie zaprosił. Aha, ale ty korzystasz z jego stylizacji, czy po prostu jest twoim kolegą i mówisz, dobra, Łukasz, przyjdę do ciebie? Ostatnio się gdzieś widzieliśmy i zadzwonił i bardzo jakby był zdeterminowany i chciał, żebym przyszła, a ja dawno nigdzie nie byłam, więc pomyślałam sobie, że zadzwonię do Darii Widawskiej, zapytam, czy ona idzie, jak idzie, to ja też idę, bo potem sobie pójdziemy razem na Tatara. O, a to jest ciekawe, bardzo wysublimowane danie. Ja się muszę do niego przekonać, bo jakoś średnio przepadam za Tatar. Ale może być Tatar różny, może być z mango, awokado, czyli tak jest dowolny. Cytrusowo. Cytrusowo. Wracając, Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni niedawno się zakończył. Powiedz mi, czy zapoznałaś się z częścią tych produkcji, czy twój gust pokrywa się z werdyktem jury? Czyli Zimna Wojna złote, Kamerdyner srebrne lwy. Nie widziałam Kamerdynera, nie widziałam Zimnej, ale zobaczę. Ja się cieszę z tej Zimnej Wojny i śledziłam bardzo uważnie te wydarzenia z Cannes i bardzo jakby byłam taka poruszona tym, że tak dobrze poszło i że tak świat się zachwycił Joanną i chłopakami i Agatą i że po prostu świetnie im poszło. Byłam też zachwycona tym, jak się prezentowali tam, że właśnie byli dobrze ubrani, że miałam takie poczucie, wow, że oni się tak zupełnie nie odróżniają. Przepraszam, że tak bardzo, ja powiem to... Obrazowo? Obrazowo, ale przez wiele lat jednak... Myśmy tak nie wyglądali dobrze, tak ja mówię, prawda, jako nacja gdzieś tam będąca na jakichś występach gościnnych wśród Francuzów, Włochów, to jednak było widać, że my tam gdzieś jesteśmy tutaj z takiej Polski centralno-wschodniej Europy, a tam właśnie jak było... Światowo. Tak, to było światowo i bardzo to było takie budujące. Czyli więc... mamy szansę na Oscara, bo Zimna Wojna jest nominowana jako kandydat polski, jako na nieanglojęzyczny film. Będę oglądała Zimną Wojnę. Miałam pójść teraz niedawno na wakacjach, ale mama moja powiedziała, że ona idzie i ktoś musiał z dzieckiem zostać. No i ty zostałaś. To ja zostałam. Wiadomo. Powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Jesteś dla Statystycznego Kowalskiego, teraz kojarzysz się z występami w filmach Patryka Wegi. Ostatnia rola kobiety mafii. I szacunek, szapobar, zdejmuje czapka, rzadko mi się to zdarza. Jakie będą kolejne plany? Bo powiem ci, można ciebie definiować jako aktorkę charakterystyczną. Bo moim zdaniem tymi rolami trochę zdarłaś etykietkę aktorki serialowej i chwała ci za to. A wiesz, tam chwała, tam wiesz, teraz jest tyle fajnych seriali, że jakbym dostała fajną rolę w serialu, to bym po prostu była bardzo zadowolona, że jest fajna rola w serialu. Ale się składa tak, że dostaję fajne scenariusze filmowe, no więc dopóki będę dostawała, to w nich gram. Teraz gram dwójkę kobiet mafii. Jest ciekawy znowu scenariusz, więc się dość zapaliłam do tej roboty. No i właśnie jesteśmy w zdjęciach. Jedziemy do... I znowu będą takie ostre akcje, czy na razie nie możesz zdradzić? Nie, będą. Moja bohaterka jest ganguską i zostanie ganguską. I to jest prawdziwa historia, że oto opiekunki dziecka po, można powiedzieć, szefową kartelu narkotykowego. Highlight. Można. Jak się gra z naturszczykami? Bo ja na przykład widziałam mojego serdecznego znajomego Michała Sobolewskiego Sobotę. Jak się gra z naturszczykami na planie filmowym? Fajny. Sobota w ogóle bardzo kulturalny, fajny pan. Dał mi swoją płytę, więc posłuchałam. Dobrze się gra. To znaczy... Oni mają takie role, które potrafią zagrać. To są obsadzani po warunkach. No tak, i to jest klucz do tego sukcesu jakby w tym wypadku, bo to nie są aktorzy, którzy, to nie są panowie, którzy skończyli szkoły teatralne, filmowe. No więc dawanie im innych ról niż zagranie siebie byłoby moim zdaniem karkołomne i bez sensu. Ale w takiej roli, jak Sobota dostał, to dobry jest Sobota. Bo on dokładnie tam gdzieś może wyrazić siebie, więc jest dokładnie fajnie. Powiedz mi, dwa pytania, czy jakby zaproponował ci jakiś raper, bo rap jest dominującym gatunkiem muzycznym, występ w klipie. Zgodziłabyś się, czy nie? Pewnie. Milionowe wyświetlenia na YouTube, myślę, czasami większy sukces niż występ w filmie. Teraz mi to mówisz! No tak, wymienimy się potem kontaktami, tam dam ci kilku raperów, wystąpią. Powiedz mi, czy zauważyłaś taką tendencję, że teraz jakby to powiedzieć, nie jest wiochu oglądanie serialów, to co robi Netflix, HBO, Showmax i tak dalej, ludzie zauważyłem, coraz częściej wolą spędzać czas w domu niż w kinie. Czy ty też zauważyłaś ten trend? Ja uważam, że on teraz się jakby już wyrównuje. To znaczy ten trend był, ty jesteś zapóźniony. Ale tak sprowokuję. Ja wiem, że był.
Ten trend był i jest, tylko że teraz więcej znowu dobrych jest filmów, bo był taki moment, że filmów w kinie, że był taki moment, że filmów w kinie było dobrych bardzo mało, takich ciekawych, takich, że naprawdę ludzie chętnie tam chodzili do tego kina, bo ktoś im powiedział, widziałem coś świetnego. A był taki właśnie moment równolegle w telewizji, że takie świetne seriale były. I teraz to uważam, że się trochę wyrównuje. Że trochę więcej też w kinie jest takich mocnych propozycji i część, i się ta widownia znowu tak podzieliła, a może to jest ta sama w tej chwili. Ostatnie pytanie, czy chciałabyś zostać youtuberką, bo teraz widzę, że dużo osób próbuje zostać youtuberami, odnaleźć się w innej rzeczywistości niż filmowej. A mogę nie? No raczej, okej. Okay. Spoko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.